Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować batalkę, ale batalkę w nowej odsłonie. Batalkę, która skacze pod siodłem. Chciałabym Wam zaprezentować ostatni miesiąc naszych treningów, pokazać Wam, jak sobie batalka radzi pod siodłem. Jakiś czas temu widzieliście filmy, jak batalka skacze w korytarzu i, no nie ukrywajmy, wyglądało to całkiem przyzwoicie. I tutaj nie ukrywam, że serce mi rośnie, jak patrzę na tego konia, jak on się rozwija i chciałabym się z Wami tym podzielić, więc zachęcam Was do oglądania. Ostatni miesiąc postanowiłam, bo pracowaliśmy wcześniej troszkę po drążkach, ale postanowiłam już postawić jakiegoś krzyżaczka, zobaczyć jak batalka zareaguje już na podwyższone drągi. Pierwsze skoki mieliśmy w hali, ustawiony był krzyżaczek w przyjaznych odległościach, z przyjaznym najazdem i pierwsze skoki były bardzo wysokie, była taka ojejku, co tu jest i wyskakuje w górę, ale już potem następny najazd był bardzo przyzwoity i batalka już rozumiała, że ma po prostu przeskoczyć, tak? Na pierwszym treningu właśnie takim, można powiedzieć, skokowym oddaliśmy może 6 skoków. I zakończyliśmy na najlepszym, który bardzo płynnie przeskoczyła, ładnie galopowała, nie zahaczyła o drążki i nie spływała w żadną ze stron. I na tym zakończyliśmy. Potem następne treningi skokowe już były pokażę Wam, pod Hanią, gdzie już troszeczkę skoczyłam więcej, jakieś drążki przejeżdżałam z batalką, ale niestety wtedy nie miał kto mnie nagrać. A tutaj Wam pokażę właśnie już jak Hania pracowała. I zaczęliśmy od tego, że rozłożyliśmy drążek i po tym drążku zachęcająco było do krzyżaka. I batalka pierwszy przyjazd był kusik i zagalopowała dopiero przed krzyżakiem, ale szybko zrozumiała, że na drążku ma już zagalopować i dążyć do tego, by w galopie przeskoczyć przez krzyżaka. Druga kombinacja to była taka, że był drążek, czyli wskazówka, kawaletka i 3 fule do krzyżaczka. I przed krzyżaczkiem też był ustawiony drążek, który pomagał jej odnaleźć tą odległość do krzyżaka. Nie ukrywam, że zareagowała na to świetnie, pracowała, może powiedzieć, wyśmienicie, bo piękne skoki oddawała i bardzo chętnie szła, ani razu nie było sytuacji, że wyłamała jakiegoś krzyżaczka, tylko chętnie była dogalopowywała albo dokłusowywała do krzyżaka. Nie ukrywam, że widzę w niej potencjał skokowy. Jest to konik, nie dość, że się bardzo fajnie rozwinęła fizycznie, jeszcze urosła, to ma bardzo dużą siłę zadu. I tak jak widzę właśnie na treningach, w jaki sposób pracuje, jak galopuje, jak ochoczo godzi się na wszystko tak naprawdę, co ja jej zaproponuję w treningu i bardzo chętnie odpowiada na pomoce, chętnie skacze, widzę w niej potencjał skokowy. Nie ukrywam, że będę chciała ją rozwijać w tym kierunku. Chciałabym, żeby to był koń zdecydowanie na zawody, zdecydowanie na wyższe konkursy. No ale wiadomo, że czas to zweryfikuje i zobaczymy, jak to będzie. Bo może być tak, że za rok jednak batalka postanowi, że w sumie to nie chce jej się skakać. Choć myślę, że to się nie wydarzy, bo kobyła przejawia akurat dosyć fajne, jest takim fajnym prospektem. Myślę, że bez problemu w zasięgu będzie jakaś klasa P, klasa N, ale na razie mogę tylko spekulować. Zobaczymy, jak dalsze lata, dalsze treningi będą pokazywały, co batalka może i na ile jest jeszcze gotowa. Moi drodzy, to na tyle. Ja nie śpieszę się z treningiem koni. Tak naprawdę w ostatnim miesiącu miała 3 treningi skokowe i nie ukrywam, że nie będę tego przyspieszać. Raczej pracuję na bazie wyczucia. Nie zawsze jest tak, że wyjeżdżam na plac i myślę, że będą skoki, ale tak naprawdę jak jest problem ujeżdżeniowy, to skupiam się tylko już na tym elemencie, który nam sprawia problem i już nie idę dalej. Tak? Chcę go rozwiązać, kończę
i zaczynamy od następnego dnia trening i patrzymy, co jest. Jak widzę, że koń fajnie pracuje, odpowiada na łydki, bardzo fajnie układa swoje ciało, wtedy możemy pomyśleć sobie o pracy skokowej. I tak, w taki sposób funkcjonujemy i w taki sposób prowadzę batalkę. Mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się podobał ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak batalka robi postępy i w jaki sposób pracuje. Ja tymczasem z Wami się żegnam i do zobaczenia.